Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaję ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później.
Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. Ethan przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Wiedziałem to od początku.
Dennis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się, Ethan. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Gail, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Nie! Nie! Znikaj to, do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna.